Rok 1976. Huta Katowice jeszcze w budowie, a już produkuje stal. Ruda. Sama tylko Huta Katowice będzie i potrzebowała więcej niż wszystkie nasze huty dotychczas pracujące. Ruda z Krzywego Rogu musi płynąć nieprzerwanym strumieniem. Transport powinien więc działać niezwykle sprawnie. Istniejąca sieć szlaków kolejowych z trudem może podołać dotychczasowym zadaniom przewozowym, a co tu dopiero mówić o zadaniach nowych, związanych z obsługą huty. Poza tym różnica szerokości torów kolejowych radzieckich i PKP zmusza do przeładunku rudy w naszym suchym porcie, jakim jest Medyka. Niezależnie od pracochłonności przeładunków, powstaje problem ustalania ilości przyjmowanego surowca i zapobiegania przypadkowemu mieszaniu się poszczególnych jego gatunków. Latem wiatr rozpyla rudę na okoliczne pola, a gdy nadejdzie zima, rudy nie można przeładowywać bez kosztownego i uciążliwego rozmrażania składów pociągowych. Inna stosowana technologia, polegająca na wymianie szerokotorowych wózków wagonowych na normalnotorowe, jest bardzo pracochłonna i też nie rozwiązuje problemu przy masowych przewozach. Każdy wagon ma bowiem swoje indywidualnie dopasowane wózki, które trzeba odszukać, aby połączyć je z właściwymi wagonami. Praca uciążliwa, a wagony zamiast jechać stoją. W wyniku analizy techniczno-ekonomicznej wybrano optymalny system bezprzeładunkowego zaopatrzenia Huty Katowice w rudę poprzez przewóz surowca bezpośrednią trasą kolejową. Generalnym projektantem tej nowej linii jest z ramienia Centralnego Biura Studiów i Projektów Budownictwa Kolejowego w Warszawie magister inżynier Józef Skorupski. W okresie budowy drugiego etapu huty w Katowice dodatkowe przewozy nie mogą być wykonane istniejącą linią Medyka, Rzeszów, Tarnów, Kraków. Z tego powodu, że istniejące zdolności przewozowe zostały już w pełni wyczerpane. Podjęliśmy studia dla ustalenia sposobu wykonania dodatkowych przewozów rudy krzyworowskiej w rejon Huty Katowice. Z analiz dotyczących różnych wariantów trasowych i technologicznych, jeśli chodzi o wykonanie przewozów, wybraliśmy optymalny wariant, niższy w kosztach eksploatacyjnych około 176 milionów rocznie. Linia będzie przystosowana do przewozu rudy bez przeładunku z Zagłębia Krzyworowskiego poprzez stację graniczną Chrubieszów torem kolejowym przebiegającym równoleżnikowo na długości 397 km, z czego 226 km jako drugie i trzecie tory i 171 km jako nowo projektowane trasy. Przy projektowaniu
Uwzględniono też rozwiązanie wielu palących problemów, jak na przykład obejście linią normalnotorową trudnego węzła stacji Tunel. Ma to zasadnicze znaczenie dla zlikwidowania wąskiego gardła w tym węźle i uruchomienia pociągów o dużych prędkościach na linii Warszawa-Kraków. W pracach projektowych bierze udział kilkadziesiąt specjalistycznych biur projektowych. Przeniesienie linii kolejowej poza centrum Zamościa usprawni warunki komunikacyjne, zlikwiduje istniejącą uciążliwość, a także zagrożenie dla zabytkowej Starówki i umożliwi prawidłową rozbudowę tego miasta. Na odcinkach nowej trasy w maksymalnym stopniu uwzględniono ochronę lasów. W rezerwacie leśnym w Kępie pozostawiono ponad 100-metrowy pas izolacyjny. W Puszczy Sandomierskiej trasa przechodzi istniejącą przecinką leśną, a Roztoczański Park Narodowy pozostawia nietknięty. Usytuowanie trasy w 2/3 jej długości przy istniejących liniach kolejowych poważnie ograniczyło konieczność wywłaszczeń. W nielicznych przypadkach konieczności zajęcia gospodarstw pod budowę zapewnione zostały korzystne warunki zagospodarowania w nowym miejscu, zgodnie z intencjami zainteresowanych rolników. Powstanie nowe przejście graniczne. Równocześnie z pracami przygotowawczymi na wielu odcinkach o rozmiarach tej inwestycji komunikacyjnej świadczą liczby. Budowa nowej linii wymaga przemieszczenia 30 milionów metrów sześciennych mas ziemnych, wybudowania 560 obiektów inżynierskich i ułożenia 600 km szerokiego toru. Poza nielicznymi odcinkami linia będzie przebiegała przez tereny o małej przydatności rolniczej. Urodzajna ziemia wybrana z miejsc robót wykorzystywana jest do rekultywacji i podniesienia jakości gleb rolniczych niskiej klasy oraz nieużytków. Urodzajne warstwy gleby dowozi się do miejsc przeznaczenia samochodami i koleją. Usytuowanie 2/3 nowej trasy przy liniach kolejowych już istniejących umożliwiło przyspieszenie budowy podtorza przez zastosowanie transportu mas ziemnych specjalnymi wagonami samowyładowczymi. Thank you.
Linia będzie przystosowana do pociągów o ciężarze 4800 ton i stworzy brakujące ogniwo w kolejowym systemie transportowym bezpośrednio łączącym kopalnię Rud z hutą Katowice. Wyeliminuje to uciążliwą pracę przeładunkową na stacjach granicznych, zmniejszy zatrudnienie, zaoszczędzi dużo energii elektrycznej przez eliminację rozmrażania rudy w wagonach na granicy, zwiększy niezawodność przewozów, przyspieszy terminy dostaw rudy, zdecydowanie usprawniając eksploatację kolei w relacji granica Związku Radzieckiego-Śląsk. Kolejowa usprawni wymianę wszelkich towarów w rozwijających się stosunkach handlowych ze Związkiem Radzieckim. Będzie służyła masowym przewozom naszej siarki i węgla kamiennego do krajorad, skąd bez zakłóceń szerokim strumieniem popłynie krzyworoska ruda dla huty Katowice.